Witam was bardzo serdecznie, Anna Mandrela, kanał Ręgraf. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Mamy 10 lipca, 83. rocznica mordu, jakiego Niemcy dokonali na Żydach w Jedwabnym. Możemy to dzisiaj już po prostu powiedzieć. Znamy prawdę. Zostały opublikowane liczne dokumenty, mimo to... Cały czas Polacy są szkalowani, niesłusznie oskarżani o to, że dokonali tej zbrodni. Wczoraj e, tak napisał na ten temat nikt inny, jak Tomasz Liszt na swoim Twitterze. Napisał: Jutro 83. rocznica zamordowania w jedwabnym kilkuset Żydów przez ich polskich sąsiadów. E, oczywiście to nie jest prawda i wiele e, osób z prawej strony wdało się z nim w polemikę. Dlaczego cały czas dajemy się w ten sposób traktować? Drodzy Państwo, zachęcam Was do wspierania zarówno kanału, jak i mojej działalności pisarskiej, ponieważ spędzam teraz wiele czasu w bibliotekach, w archiwach, żeby opublikować dla Was książkę. Gdzie Jedwabne będzie tak naprawdę jednym z wątków, iż obszerna publikacja została jakiś czas temu wydana, którą będę dzisiaj cytować. To jest publikacja Jedwabne Historia Prawdziwa w dwóch tomach pod redakcją Tomasza Somera, Marka Jana Chodakiewicza i Ewy Stankiewicz. Publikacja o tyle ważna, że drugi tom zawiera. Praktycznie całość dokumentów z IPN-u związanych z tą sprawą. Jest to bardzo ciekawe, o czym sobie też dzisiaj za chwilę powiemy. Moja książka będzie mówić szeroko o polityce historycznej, o tym, jak to się stało, że Polacy są szkalowani, kiedy to się zaczęło, ale również o tym, dlaczego na przykład w polskim sejmie mamy Hanukę, dlaczego zdejmuje się Krzyże. I o jakich postaciach trzeba wiedzieć? Z czym wiąże się, w co tak naprawdę wierzy Chabad Lubawicz? Dlaczego nagle Kościół przestał nawracać Żydów, a zaczął mówić, że są oni starszymi braćmi w wierze jak ważna jest tutaj postać Martina Bubera. To są różne wątki, które poruszam. Jeśli tylko możecie, zachęcam Was do wsparcia książki. Również na mojej stronie annamandrela.pl jest taki link do szybkich wpłat i ja będę każdemu z Was niezmiernie za to. Wdzięczna i bardzo Wam wszystkim dziękuję za, za wspieranie wszystkich moich dzieł. Chciałabym Wam dzisiaj przeczytać kilka notatek, żeby podsumować krótko kwestię jedwabnego. Pierwsze taki wpis, który w zeszłym roku poczyniłam na Twitterze, który podsumowuje sytuację, czyli w lipcu 1941 roku. 1941 roku w Jedwabnym funkcjonowało przecież prawo niemieckiej III Rzeszy, a nie Polski, której od ponad dwóch lat nie było. Przypomnijmy też, że Polska to był jedyny kraj, gdzie za pomoc Żydom groziła kara śmierci, a mimo to tak wielu Polaków pomagało Żydom. Chociażby słyszeliśmy o usuwaniu historii o rodzinie Ulmów. A o jedwabnym będzie się mówiło. Czy to nie jest część tej samej antypolskiej narracji? W wykopach znaleziono kilkadziesiąt łusek nabojów, które było na wyposażeniu niemieckiej armii. Liczni świadkowie przesłuchań wskazują na przybyłych w tym dniu do jedwabnego umundurowanych Niemców. I likwidacją Żydów, zarówno w Jedwabnym, ale także w Radziłowie i Tykocinie kierował Herman Schaper. Strona żydowska utrudnia przeprowadzenie ekshumacji. Właściwie zaraz potem, jak doszło do wykopania pierwszych kości, jak one się pojawiły, te ekshumacje ze względów religijnych zostały przerwane. Co ciekawe, nawet Jan Tomasz Gross był przeciwny żeby te ekshumacje przerywać, chciał, żeby je kontynuować, żeby na przykład te szczątki przenieść i potem pochować w Izraelu, no do tego jednak nie doszło. To było bardzo dziwne, jakby nikomu nie zależało na prawdzie, a jedynie na tej jednej z góry postawionej tezie, żeby oskarżyć o to Polaków. I te publikacje oskarżające Polaków stawiają tylko jedną tezę w ogóle. Nie analizują argumentów, które mówiłyby o tym, że zbrodni dokonali Niemcy. Skąd akurat te oskarżenia Polaków, jeśli chodzi o jedwabne, a nie na przykład o, o inne miejsca? Otóż po tych wydarzeniach w 1949 roku miało miejsce śledztwo. Wiemy w jakich warunkach. Jeśli czytali Państwo moją książkę o siostrze Izabeli. Zachęcam, w sklepie MDG można kupić moją książkę Niezłomna zakonnica. Ona tak naprawdę również powinna być tak znana jak Pilecki, jak Ulmowie. Ona również ratowała Żydów, a po wojnie była brutalnie przesłuchiwana i torturowana przez Józefa Różańskiego-Goldberga, funkcjonariusza żydowskiego pochodzenia. Natomiast w 1949 roku, w równie na straszliwych warunkach, pod przymusem. Były przesłuchania dotyczące właśnie tego, kto dokonał tej zbrodni, ale przesłuchania, tak jak wiemy, jak to było w komunistycznych sądach, miały z góry jakąś tezę. I tutaj ta teza z góry mówiła o tym, że zbrodnie należy przypisać Polakom. Mamy tutaj w Taki fragment, że na przykład na Zygmuncie Laudańskim śledczy z UB jego zeznania wymusili biciem. Cytuję fragment książki Jedwabna Historia Prawdziwa. Zdaniem Laudańskiego śledczego nie interesowały jego zeznania, gdyż jego zadaniem było wymusić z góry ustalone oskarżenie. Dodatkowo śledczy miał przygotowaną już listę, Świadków, a były to osoby nieznane Zygmuntowi Laudańskiemu, w tym dwie osoby już nieżyjące, rzekomo potwierdzające oskarżenie. Przed samym podpisaniem protokołu śledztwa, Laudański podjął próbę obrony i żądał uzupełnienia, że zeznania zostały wymuszone biciem. Represje i groźby, które go za to spotkały, zmusiły go do dobrowolnego podpisania protokołu bez wyrażania zastrzeżeń i uwag. I nie bacząc na to, jakie warunki były w komunistycznych więzieniach, dodajmy, że siostrze Izabeli kazano na przykład podpisać absurdalny protokół przesłuchań, że jej kolega Adam Doboszyński jest szpiegiem na rzecz Watykanu i na rzecz Niemców. Ona powiedziała, że nigdy tego nie podpisze. Zachowała się dzielniej niż niejeden mężczyzna. Trzeba to dodać, trzeba to powiedzieć i trzeba jej historię znać. Mimo to, bacząc na warunki śledztwa, Jan Tomasz Gross właściwie przypisuje prawdę tym protokołom przesłuchań. Tak? On twierdzi, że skoro tak było w 1949 roku, skoro tak wychodziło z przesłuchań, no to musieli to być właśnie ci Polacy. Co ciekawe, gdy na początku wyszła książka sąsiedzi, to był rok 2000, to był to szok. Nawet dla samego środowiska Jana Tomasza Grossa, nawet początkowo gazeta wyborcza, a Gross od, od dawna, od lat młodzieńczych przyjaźnił się z Michnikiem. I na początku nawet Michnik był tak zdystansowany. Cóż się jednak stało później i Jakie polityczne zakusy tu miały miejsce? Jakie ustalenia? Przecież wychodzi książka Grossa, która jest szokiem. Wcześniej dla wszystkich jest jasne, że Polacy byli również ofiarami, że to Niemcy dokonywali zbrodni na tych terenach i nagle zaraz po publikacji właściwie tej książki rozpoczyna się przez IPN śledztwo, a Chociaż prace dopiero się rozpoczęły, chociaż nic jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, to już w lutym 2001 roku ówczesny prezes IPN Leon Kiereś oświadczył podczas podróży do Stanów Zjednoczonych, że sprawcami są Polacy. Później ta teza zostaje powtórzona przez Aleksandra Kwaśniewskiego, ówczesnego prezydenta Polski, a kilka miesięcy później Podczas lipcowych obchodów, 60. rocznicy mordu w Jedwabnym, Aleksander Kwaśniewski przeprasza Żydów w imieniu Polaków. Jeśli interesuje Was polska polityka historyczna, to co się dzieje, to, to jest taka ważna data do zapamiętania, która tak naprawdę cały czas nad nami ciąży. Ta kwestia przepraszania Aleksandra Kwaśniewskiego za jedwabne. Tutaj jeszcze do dzisiaj na stronie prezydenckiej ta informacja jest. Możemy sobie to przeczytać. 10 lipca 2001 rok, no więc już trochę minęło. Od tamtego czasu prezydent Kwaśniewski powiedział wtedy tak. Dzisiaj, jako człowiek, jako obywatel i jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, przepraszam, przepraszam w imieniu swoim i tych Polaków, których sumienie jest poruszone tamtą zbrodnią, w imieniu tych, którzy uważają, że nie można być dumnym z wielkości polskiej historii, nie odczuwając jednocześnie bólu i wstydu z powodu zła, które Polacy wyrządzili innym. Szanowni zebrani, pragnę z całego serca, by nazwa tego miasta nie przywoływała tylko pamięci o zbrodni, lecz by stała się znakiem wielkiego rachunku sumienia, by stała się miejscem pojednania. Polscy biskupi modlili się 27 maja za wszystkich żywiących niechęć i urazy wobec narodu żydowskiego, aby przyjęli łaskę przemiany serca. Te słowa... Wyrażają odczucia ogromnej większości Polaków. Niech więc nastąpi ta przemiana. Starajmy się o nią. Tragedii, która tu się rozegrała, nie da się cofnąć. Zła nie da się zamazać, cierpienia zapomnieć. Prawda o tym, co się wydarzyło, nie naprawi tego, co się stało, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nie musimy tego czytać w całości. Jeśli chcecie, możecie sobie um, dokończyć. Ale tak, takie padły słowa. Wiemy z całą pewnością, że wśród prześladowców i oprawców byli Polacy. Nie możemy mieć wątpliwości. Tu, w jedwabnym obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zginęli z rąk innych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Ludzie, ludziom, sąsiedzi, sąsiadom zgotowali ten roz. Jak można tak mówić, skoro nie ma żadnych dowodów? Skoro ekshumacja przeprowadzona, niedokończona, prowadzona przez profesora Andrzeja Kole została przerwana z powodu nacisków żydowskich no właśnie te słowa Kwaśniewskiego to jeszcze etap, gdzie nic tak naprawdę nie było wiadomo o przerwaniu ekshumacji zdecydował ówczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński. I mimo wielu licznych publikacji, wielu licznych badań, to właśnie publikacja Grossa jest najbardziej znana na świecie. Też kwestia liczby ofiar, jakiego rozpodawał Na początku było to znacznie o wiele zawyżone. Podawało nawet liczbę 1600. Potem prawdopodobnie, o ile dobrze wiem, to z tej liczby również zrezygnował profesor Kola który prowadził ekshumację, stwierdził, że to było 300 do 400 ofiar, z czego nie wspomina się Innych miejsc, gdzie tych ofiar naprawdę było więcej. Nie mówię, żeby tego miejsca nie wspominać, ale widzimy, jak ta cała sytuacja jest używana do szkalowania Polaków. Dlaczego? No, otóż przyjrzyjmy się aktom. Więc z jednej strony w tym 49. roku Przesłuchiwani wtedy Polacy zostali zmuszeni pod wpływem przymusu do podpisania sfałszowanych protokołów przesłuchań. I potem była rozprawa. I to jest ciekawe, bo bardzo często na tych rozprawach, jednak pomimo już tych tortur, pomimo tego, że całe śledztwo było prowadzone tak, żeby nawet na rozprawie już się do tego przyznali, te osoby na rozprawie nagle mówiły prawdę. Tak zrobił na przykład Adam Doboszyński, który mówił, że przyznał się do wszystkiego podczas przesłuchań, no bo był już wycieńczony, ale wszystko odwołał, wszystko odwołał na rozprawie. Mówił, że nie był przecież żadnym szpiegiem, że przysięga na rany i krew Chrystusa, na to, co dla niego najważniejsze, żadnym szpiegiem nie był. Nie był. A to fragmenty akt, takie najważniejsze, które sobie dla Was przytaczam, ponieważ jeśli byście sięgnęli po książkę, to ona jest bardzo gruba, praktycznie wszystkie te akta tam się znajdują. Oskarżony Bolesław Ramotowski wyjaśnia: Byłem na rynku około dwóch godzin, ponieważ zmuszony byłem przez Niemców do pilnowania Żydów. Jak Niemcy gnali Żydów do stodoły, to ja wtedy uciekłem do domu. Na rynku widziałem Józefa Żyluka stojącego, ale czy on pełnił jakąś funkcję, tego nie wiem. I wtedy sąd odczytał mu zeznanie, które wcześniej rzekomo podpisał. Przytacza ten dokument, i na to oskarżony Bolesław Ramotowski przyznaje, że na zeznaniach byłem zmuszony mówić na inne osoby, bo byłem bardzo bity. Stanisław Zejer zeznał, Żydów prowadziło gestapo i oni ich bili. Roman Górski wyjaśnia, żandarmi przyszli do mojego domu i kazali mi iść ze sobą, a gdy ja stawiłem opór, zbili mnie i przemocą zaprowadzili na rynek, gdzie byłem tylko przez 15 minut i zaraz uciekłem do domu. Bo żona, kiedy zobaczyła, jak mnie Niemcy bili, więc zachorowała. No tutaj tak, takie, takie widzimy takie sformułowania, nie do końca może poprawnie gramatycznie, ale mówi jasno, że chodzi o Niemców i że nawet jego Niemcy przy tym pobili. Po odczytaniu przez sąd jego wcześniejszych zeznań, które były inne, Roman Górski powiedział: go Laudańskiego nie widziałem. Na zeznaniach byłem bardzo bity. I tak mówiłem pod wpływem bólu. A zaś Jerzy Laudański, oskarżony o, o to, że on dokonał zbrodni, wyjaśnił zeznanie, podpisałem pod presją, bo mnie bito i katowano, ale w rzeczywistości tak nie było. To, co powiedziałem, było wymuszone, bo powiedziano mi: albo powiesz, albo skonasz na miejscu. 16 maja 1969 roku w Łomży, w protokół rozprawy głównej przed sądem okręgowym w Łomży, tutaj właśnie to jest źródło tych cytatów. I tutaj przytoczę komentarz autorów książki zeznania uwolnione od nacisku śledczych dramatycznie różnią się od zbieranych na etapie śledztwa. Całkowicie znika z nich teza śledcza. Jak twierdzą oskarżeni, byli zmuszeni przy użyciu tortur albo groźbą do zeznawania zgodnie z tezą śledczą. Charakterystyczne jest, że obraz wydarzeń, przedstawiony bez nacisków, różni się diametralnie od wymuszonego, ale jest spójny. Traktowanie przez prokuratora Ignatiewa Opisów uchylania się przed rozkazami Niemców jako taktykę obrończą, nie wydaje się interpretacją prawdziwą wobec takiego stanu rzeczy, kim jest prokurator Ignatiew? no To jest ten, który prowadził e, śledztwo e, IPN-u, e, gdzie zaraz po tym wszczęciu mamy przeprosiny Kwaśniewskiego, mamy to ka, kajanie się i szczęście co za, tak naprawdę zostało mm, umorzone, no ale jakby z taką. Z taką otwartością do mówienia, że to mogli być Polacy. Tak? I tutaj ten prokurator Ignacy, zamiast jasno powiedzieć, że z tego wynika, że to byli Niemcy, twierdził, że, że oni po prostu taką stosowali linię obrony, a naprawdę to byli oni. No tak nie jest. Jeśli prześledzimy wiele z tych akt, to widzimy, że zawsze był przymus, że zawsze pisano pod tezę, i tutaj też na co autorzy książki zwracają uwagi, że te zeznania są spójne. Cytuję dalej. Zwraca uwagę fakt, Obalenia zeznań świadków, których na miejscu nie było, oraz powszechne przyznawanie przez oskarżonych i świadków obecności Niemców na wszystkich etapach zbrodni. Zderzenie zeznań z etapu śledztwa zeznaniami przed sądem to klasyczny wzorzec procesu stalinowskiego, gdzie przymuszeni na etapie śledztwa do określonych zeznań, oskarżeń odwołują je w sądzie. I oczywiście tak jest. Bardzo dobrze, że te dokumenty zostały opublikowane. Niestety, o tym to było zupełnie niezależne, wiem, że była zrzutka na to, tak jak na moje książki. Trzeba wspierać takie niezależne badania, drodzy Państwo. Co ciekawe, nawet ten sąd po, po tych już po tej rozprawie no 17 maja 1939 roku, jeśli mamy wyrok tamtego sądu, to on orzekł. W tym 1949 roku, że zbrodni w Jedwabnym dokonali Niemcy? A mimo to, co niektórzy po prostu używają jedynie tych fragmentów z komunistycznych wymuszonych przemocą protokołów przesłuchań, żeby tą winę przypisać Polakom. Jak wiele jeszcze takich kłamstw. Moi drodzy Państwo, kiedy to się skończy, czy będziemy potrafili stanąć i walczyć o swój interes, ale czy doczekamy się takich rządzących, którzy o ten interes będą walczyć? Obyśmy się doczekali. Serdecznie dziękuję za uwagę. Zachęcam do odwiedzenia sklepu AMDG, sklep AMDGCom, gdzie możecie nabyć moje książki. Jeśli chcielibyście wesprzeć ten kanał i moje badania, jeśli myślicie, że to co robię jest wartościowe, bo chciałabym się rozwijać, mam kilka pomysłów, to będę wdzięczna za każde wsparcie. Jedyne co mogę zrobić, to co miesiąc komuś, kto mnie wspiera, wysyłam książkę w prezencie, a raz do roku dla tych wszystkich, którzy mnie wspierają, tylko tutaj zostawcie jakiś kontakt, chociaż adres mailowy, żebym mogła do Was napisać i raz do roku robimy spotkanie dla wszystkich, którzy mnie wspierają, to jest po prostu dla nich nagranie niepubliczne na, na YouTube, gdzie na czacie rozmawiamy o planach na przyszłość, o różnych propozycjach i tak dalej. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia.